Rok 2015 to bardzo dobry rok dla branży leasingowej, historyczny. Wartość inwestycji, które branża sfinansowała, wzrosła w tym okresie o 16% do prawie 50 miliardów złotych. Co więcej, wzrost ten wynikał w równym, równym stopniu z głównych branż kategorii środków trwałych, które finansujemy. Po pierwsze pojazdy lekkie. Przedsiębiorcy auto kupowali, korzystając z tego, że są korzystne przepisy dla leasingu aut. Głównie z premium, również dlatego, że zatrudniali nowe osoby. Po drugie, rósł transport ciężki. Nasze firmy transportowe są dominują na rynku europejskim w transporcie długodystansowym, więc potrzebowały nowy tabor. Rośnie nasz eksport, więcej przewozy. I po trzecie, bardzo wyraźny wzrost maszyn, co wynika z charakteru zmian w polskiej gospodarce. Firmy. Inwestują, bo widzą, że jest popyt na ich produkty, zatrudniają nowe osoby, stąd te zakupy. Rok 2016 będzie kolejnym dobrym rokiem dla branży leasingowej. Prognozujemy, że firmy leasingowe sfinansują inwestycje warte prawie 57 miliardów złotych, czyli wzrost o 14%. Co więcej, wzrostem będzie wynikał z tych tendencji, które utrzymają się również w tym roku. Będzie rosła gospodarka, popyt na Pojazdy lekkie, transport ciężki na maszyny, natomiast trochę niższe będą inwestycje w rolnictwie, z tego, że mamy w tej chwili przerwę między dwoma, dwoma perspektywami wydawania środków unijnych, no i to przekłada się na niższy poziom funduszy unijnych. Bardzo dobre wyniki branży leasingowej w roku 2015 pokazały, że branża bardzo skutecznie finansuje inwestycje firm. Firmy potrzebowały finansowania, potrzebowały aby zrealizować swoje inwestycje. I branża leasingowa była tym podmiotem rynku, który to robił szybciej i skuteczniej niż inne. Widać to szczególnie, jak popatrzymy na wartość aktywnego portfela firm leasingowych, który wyniósł 88 miliardów złotych na koniec roku 2015. Porównywalna kwota w sektorze bankowym, czyli saldo kredytów inwestycyjnych w tym okresie wyniosła 101 miliardów. To są dwie bardzo porównywalne kwoty. To oznacza, że jak patrzymy na inwestycje, które pracują w gospodarce, to i leasing, i kredyt inwestycyjny finansują je w równym stopniu.